Dlaczego temat szczęśliwi miłosierni? W ogóle, ileż można o tym miłosierdziu gadać? Nie macie takiego doświadczenia w tym roku miłosierdzia, że już na wszystkie przypadki zostało to słowo odmienione? Nie macie dosyć? Znaczy, ja powiem wam szczerze, że ja mam trochę dosyć. Znaczy, zobaczyłem, doświadczyłem u samego siebie i u ludzi, z którymi pracuję, że jak zacznie się temat miłosierdzia w tym roku miłosierdzia, to już nikt nie chce tego słuchać. Wszystko zostało powiedziane. Co ksiądz się będzie wymądrzał na tej ambonie? I wiecie, jest pewna historia, która się wiąże z ostatnimi miesiącami w moim życiu i miałem takie podejście bardzo podobne. Zdarzyło się, że byłem obecny na takich rekolekcjach, które były głoszone do ludzi młodych. Głosił je kapłan i oczywiście jak był dzień spowiedzi, to przed spowiedzią wziął na warsztat jaką Ewangelię. Jak wam się wydaje, jaką mógł wziąć na warsztat Ewangelię, mówiąc o miłosierdziu? Oczywiście, syn marnotrawny. Oczywiście, syn marnotrawny. Znacie na pamięć? Tak. Mhm. Ja też znam na pamięć, tak mi się wydawało. I wiecie co, byłem tak zły na niego, bo ja go zaprosiłem i jakby myślałem, że po prostu coś mnie trafi tam. No bo nie wiem, już nie mogę się o drachmie wziąć człowieku, nie? Owieczki tej zagubionej nie mogłeś wziąć na warsztat, tylko tego syna marnotrawnego. I byłem na niego zły i wiecie, Pan Bóg mnie bardzo szybko sprostował. Jest takie powiedzenie, że Pan Bóg jest nierychliwy. I to była nieprawda w tym momencie. Pan Bóg był bardzo rychliwy, szybko się zareagował. Jak Pan Bóg mógł nawrócić 10-letniego księdza, słuchajcie, szybciutko, bo ja myślałem, że rzeczywiście to słowo już znam. Ale wiecie, kiedy mierzymy się ze Słowem Boga, to my zawsze jesteśmy tam malutcy. Zawsze. Nawet jeżeli mierzysz się ze Słowem, które znasz dokładnie na pamięć. Pan Bóg jest w stanie przed tobą odkryć takie nowe przestrzenie, o których po prostu nie myślałeś. I ja tego doświadczyłem. 10 lat kapłaństwa, już w ogóle wszystkie rozumy człowiek zjadł. A Pan Bóg mógł, bardzo szybko mnie wyprostował, bo pokazał mi to, czego ja w ogóle w tej przypowieści nie dostrzegałem. W ogóle, słuchajcie. A co jest w tej przypowieści najważniejsze. Ale o tym za chwilę. Wiecie, kiedy myślę o tym, czego najbardziej człowiek młody, ale nie tylko młody, w ogóle potrzebuje w swoim życiu, w tej takiej przestrzeni około wiary. Czego najbardziej potrzebuje? Czy potrzebuje genialnych rekolekcji albo jakiegoś księdza, który pociągnie młodych? Albo potrzebuje, nie wiem, wspólnoty, oazy, KSM-u, Odnowy w Duchu Świętym. Jakie macie jeszcze wspólnoty? No właśnie. Więc to sobie odpowiadam, wiecie, że tak to widzę dzisiaj, nie? Że Pan Bóg tak mi to dał odkryć, że człowiek najbardziej potrzebuje realnego, niezakłamanego, niewyuczonego doświadczenia Pana Boga. Doświadczenia. Znaczy takiego momentu, w którym ja wiem, że Pan Bóg był ze mną. Że przenikał mnie. Że dał odkryć swoją obecność, swoją bliskość tak mocno, że to całkowicie zmieniało ten moment. I chciałbym, rozpoczynając dzisiaj tę konferencję, zapytać o to, czy takie doświadczenie w swojej historii masz. Doświadczenie żywego Boga, obecnego w twoim życiu, w twojej historii, w twoich problemach, w twojej sytuacji, w której jesteś. Że tam Pan Bóg się po prostu objawił z mocą. Jeśli masz takie doświadczenie, to jest rzecz genialna. A jeśli teraz myślisz i no nie wiem, nie widzę jednego momentu, czy dwóch, trudno jest mi na to odpowiedzieć, to mam nadzieję, że dzisiaj, kiedy zakończymy tę konferencję, to okaże się, że
takie momenty odnajdziemy. One są bardzo ważne. One nie są, słuchajcie, rzeczą, która jest jakby sednem wiary, ale jest to niesamowita pomoc. I my tego bardzo potrzebujemy. Dlaczego? Bo jak przychodzi moment, kiedy doświadczamy poważnego kryzysu w wierze, kiedy już nie tylko gdzieś tam Pana Boga straciliśmy z przestrzeni naszego wzroku, ale naprawdę nie wiemy, jak do Niego wrócić. Albo gdzieś no po prostu są takie momenty, gdzie jest ciemność dookoła i wydaje Ci się, że nawet nie ma nikogo, kto jest obok, kto mógłby Ci pomóc. To wtedy takie doświadczenie, ono jest, może być takim ratunkiem, bo nawet jeżeli dzisiaj tego Pana Boga nie widzę, nie dostrzegam, to ja wiem, że On jest. Wiem, że On jest, bo wtedy i wtedy zadziałał. No, opowiem Wam teraz taką historię, która się wydarzyła w roku 2000. Kto wtedy już był na świecie? Śmiało. Nie jest tak źle z Wami. Dobrze. W roku 2000 byłem w takiej sytuacji życiowej, w której byłem po pierwszym roku seminarium i z seminarium uciekłem. No po prostu do życia z powrotem, nie? No i oczywiście w KSM-ie się gdzieś tam mocno zaangażowałem i organizowaliśmy wyjazd młodzieży z diecezji na Światowe Dni Młodzieży. Wtedy to był Rzym. Rok jubileuszowy, jeszcze spotkanie z Janem Pawłem na Tor Vergata. Ja byłem odpowiedzialny za jeden autokar. W tym autokarze miałem tam 40 kilka osób, dwóch księży. Pojechaliśmy, było super. Etap diecezjalny. Potem zajechaliśmy do Rzymu. I kiedy przyjechaliśmy na taki punkt przyjęć, odebrałem dla całej tej grupy takie pakiety. Tam wszystko było w środku, prawda, różne tam gadżety. Zabrałem to wszystko, pojechaliśmy dalej. I między innymi w tym całym pakiecie były takie dwie plakietki dla kapłanów. Właściwie to na takiej tekturze było napisane sacerdote, czyli kapłan po włosku. No i rozdałem to księżom, jednemu księdzu, drugiemu księdzu. I okazało się, że jedna mi została jeszcze w ręku. Ale wtedy w ogóle nie zwróciłem na to uwagi. Wszystko się działo potem normalnie, jak to na Światowych Dniach Młodzieży, a właściwie to nienormalnie, bo tam normy trudno szukać, wszystko jest ponad normą. I przyszła msza święta na zakończenie Światowych Dni Młodzieży na Tor Vergata. Masę ludzi. Pamiętam, byłem w takich krótkich porciętach, no, niezbyt takich wyszukanych. Takie to były czasy. I księża, którzy byli ze mną w autokarze, mówią: słuchaj, masz tą plakietkę, ona cię upoważnia do wejścia do pierwszego sektora, tam gdzie są kapłani, to chodź z nami. Ja mówię: gdzie tam pójdę, dajcie spokój w ogóle. Chodź z nami. No i poszedłem z nimi w tych porciętach krótkich. I tam był taki moment, że przed wejściem do tego sektoru był taki wielki namiot, w którym siostry zakonne wydawały księżom rzeczy potrzebne do mszy świętej. No między innymi wydawały taką patenę z komunikantami, ornat wydawały. I tą plakietkę taką tekturową brały, prawda, przedzierały do połowy na znak, że kapłan już odebrał te wszystkie gadżety liturgiczne, oddawały. No i przekazywały to wszystko, przechodziło się dalej, można było wejść do tego sektora. No i oczywiście ze mną było tak samo. To wszystko otrzymałem. Poszedłem, siadłem sobie, wszyscy na trawie siedzieli, te 2 miliony ludzi, a ja oczywiście mały Tomuś, prawda, siadłem sobie na krzesełku wygodnie, a jakże, pośród innych księży. No i msza święta się rozpoczyna, księża się ubierają w te ornaty wszystkie. Ja byłem jedynym człowiekiem, który tam w tym wielkim sektorze w morzu księży siedział z ornatem przewieszonym przez rękę. Nie? Pewnie przyjąłem jako pierwszy komunię świętą na tej mszy świętej.
No i tak sobie wróciłem do domu. Taka już tradycja już na Światowych Dniach Młodzieży, że Ojciec Święty zawsze ornaty, w których księża odprawiają, jakby przekazuje na pamiątkę. I księża te ornaty zabierają. No i zabrałem ten ornat do domu. Mama się trochę zdziwiła, bo jakby się rozpakowałem, ten ornat się trochę pomiał, bo on taki z materiału był. Ale w szafie mama któregoś dnia tam, żeby sobie coś tam zarzucić, prawda, otwiera szafę. No ornat wisi, nie? Z wielkim tutaj krzyżem takim. No fajny. No ale co zrobić? I ten ornat sobie tak wisiał, wiecie, u mnie w szafie. A na biurku leżała ta tekturowa kartka z napisem sacerdote przedartym do połowy. Czy to było decydujące, że wróciłem do seminarium? Nie. Ale było genialnym kontekstem dla Pana Boga, który ten kontekst został przez Niego tak pięknie wykorzystany. A dlaczego wróciłem, to powiem Wam jeszcze potem za chwilę. Zobaczcie, to pytanie o doświadczenie Pana Boga, o moment, kiedy Pan Bóg Twoją linię życia, która biegnie sobie spokojnie, nagle zmienia. To są takie momenty, wiecie, kiedy takiej zmiany nie planujesz zupełnie. Kiedy Pan Bóg robi coś zupełnie wbrew Twoim planom. Czasami proponuje coś, co jakby nie zgadza się także z Twoją wolą, wobec czego się buntujesz. Czasami coś, co nie jest przyjemne. Ale to są momenty, słuchajcie, genialne. Genialne. O takim jednym momencie chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć sporo. O takim momencie, który jest właściwie dla każdego z nas osiągalny. I pójdziemy oczywiście w kierunku Syna Marnotrawnego. Cieszycie się? O, tak myślałem właśnie, że tak to będzie. I czy jest ktoś, kto nie zna tej historii? Można się przyznać, słuchajcie, bo może być tak, że ktoś nie słyszał. No właśnie. Słuchajcie, zawsze kiedy mówimy o Synu Marnotrawnym, to myślimy o tym, że był sobie człowiek, który uciekł z chałupy, wziął kupę kasy, potem doświadczył niepowodzenia i wrócił. Nawrócił się pięknie, bo mu brakowało wszystkiego. Wrócił, ojciec go przyjął, rozradowany, uczta była. I tak historia się toczy, prawda? Nie. Totalnie nie. Ja, słuchajcie, właśnie tak myślałem. Kilka miesięcy temu jeszcze miałem w głowie taki scenariusz. I Pan Bóg odkrył przede mną coś niesamowitego. W którym momencie syn marnotrawny się nawrócił? Kiedy? Jak można inne? Adrian mówi, że wtedy, kiedy nic nie miał. Kiedy doświadczył poziomu życia niższego niż świnie. Wiecie dlaczego niższego niż świnie? Bo on pasł świnie i chciał zjeść to, co jadły świnie, a nawet do tego nie miał prawa. Ale to nie był ten moment. Sorry, Adrian. Wybacz. Dlaczego? Ja stwierdzę, być może się będziecie buntowali wobec tego, że moment, kiedy syn marnotrawny podejmuje decyzję, że wróci do ojca, to jest moment jego największego cwaniactwa. Tak jak był cwaniakiem wtedy, kiedy uciekał z domu. Wezmę sobie trochę swoją część, prawda, kasę, będzie mi wygodnie. Oczywiście zero kontroli. Będę sobie sam panem życia. Będzie super. Tak wtedy, kiedy wraca do ojca, jest jeszcze większym cwaniakiem. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, dlaczego syn marnotrawny wraca? On sobie tak pomyślał wtedy, iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tutaj z głodu ginę.
On wraca dlatego, że po prostu chce mieć, słuchajcie, sytuację taką dużo lepszą niż ta, która jest. On szuka wygody. Szuka tego, żeby mieć pełny żołądek, bebechy, po prostu pełne. I mówi sobie tak, o, powiem tak, ojcze, uczyń mnie choćby jednym z najemników. On, słuchajcie, w swojej łepetynie, w swoich marzeniach już roztacza wizję, jakim on będzie najemnikiem. Będzie na pewnym statusie społecznym. No może to nie jest to samo, co dziedzic, syn, oczywiście, tak? To jest przepaść pomiędzy tymi poziomami. Ale on w głowie ma po prostu już wizję, że jemu będzie dobrze, wygodnie, fajnie. Że będzie miał wszystkiego pod dostatkiem. Nie będzie się musiał o nic troszczyć sam. I on wraca, bo jest cwaniakiem. Życiowym cwaniakiem. I ja właśnie to odkryłem, wiesz, Adrian? Że to jest inny moment zupełnie. Bo on ma moment nawrócenia, prawdziwego. Wiecie, który to jest moment? To jest dokładnie moment jego spotkania z Ojcem. Nie wcześniej. Bo to spotkanie go przemienia. I ja odkryłem tam, w tym spotkaniu, pewną prawdę. O tej prawdzie za chwilę. Kto z was, tutaj obecnych, miewa trudności ze spowiedzią? Tylko szczerze. Ja miewam. Dzięki. Chociaż coraz to niżej podnosicie te ręce, wiecie? Z każdym pytaniem. Nie wiem dlaczego. Jak wygląda spowiedź z twojej strony? To dobrze wiesz. Nie będę ci tego mówił, bo wiesz, jak wygląda walka o spowiedź, jak wygląda zmaganie. A nie wiem, czy zastanawiałeś się kiedyś, czy zastanawiałaś się, jak wygląda twoja spowiedź. Każda. Ta ostatnia, ta, która może będzie dzisiaj, od strony Pana Boga. I w tej przypowieści, której ja naprawdę nie znałem, jest odpowiedź na to pytanie. Jak twoja spowiedź wygląda od strony Pana Boga? Słuchajcie, to jest moment tak genialny, tak zachwycający i porywający, że ja nie jestem w stanie jakby do tego się przyzwyczaić. To, co nas niszczy często bardzo w wierze, to jest rutyna. Rutyna. Macie tak, że jeśli jak na mszy świętej jesteście i po prostu już ksiądz mówi nudne kazanie albo czytuje je z kartki, prawda, bo gdzieś tam nie wiem skąd tam je wziął, a wy już tak, o, remont by się przydał. O, tu już robią. O, druga mucha lata. Nie? Albo jak to jest, nie wiem, modlitwa w imię Ojca i Synu Świętego, amen. Ojcze nasz, który się z nieba święcimy, Twoje przyjście, w imię Ojca i Synu Świętego, amen. Już. Poszło. Słuchajcie, rutyna w wierze jest po prostu całkowicie zabijająca. Bo jeżeli wiara jest relacją osobistą z Panem Bogiem, czyli jest jakby odkryciem miłości Pana Boga, którą On ma do mnie, i próbą odpowiedzi na tą miłość, to znaczy, że tam nie może być przyzwyczajenia. To ma być ciągłe poszukiwanie, ciągłe noszenie swojego pragnienia. I teraz uwaga. Pragnienie Pana Boga. Moment spotkania. Jak zareagował ojciec w tej przypowieści na powrót syna? Pamiętacie? No to mówcie, jak zareagował. Cieszył się, no. I była impra. Tam zabili, tam, prawda, cielaka utoczonego, takiego tłustego, nie? I była impra. A słuchajcie, zanim była impra, jest 5 czynności konkretnych ojca względem syna, które zmieniają tego syna z cwaniaka życiowego na człowieka, który pragnie.
bliskości Ojca. Pięć czynności. I to jest pięć czynności, czy też postaw Boga podczas Twojej spowiedzi, podczas Twojego powrotu. Słuchajcie, syn marnotrawny wraca śmierdzący swoją historią. On śmierdzi tymi świniami. Jest umorusany, brudny i przychodzi z niczym. Od ojca wychodził obładowany tobołami, a wraca z niczym. Nic nie ma. Ani na swoje usprawiedliwienie, ani nawet nie chce opowiadać tej historii. Bo to, jak wygląda, to jak go czuć, mówi wszystko o nim. Wszystko. I on ma świadomość tego, że nie zasługuje na nic. I wiecie, kiedy doświadcza tych pięciu postaw, pięciu czynności Ojca, on w ogóle jakby nie mówi tego, co sobie zaplanował wcześniej. Pamiętacie, on sobie miał takie marzenia, nie? Uczeń mnie choćby jednym z najemników. A to będzie taki fajny poziom. A wraca, doświadcza tych pięciu czynności Ojca i mówi tylko tyle. Ojcze, zgrzeszyłem. Nie jestem już godzien nazywać się Twoim synem. Już nie ma tych marzeń o jakichś tam najemniku, o czymś tam. W ogóle to przestało mieć znaczenie. Tylko mówi o prawdę, o swoim grzechu. Po prostu zgrzeszyłem. Tyle. Pięć czynności. Oczywiście, czekajcie, muszę to znaleźć. Jakbyście szukali, to jest 15 rozdział Łukasza. Świętego zresztą. O, uwagę na marginesie mogę mieć, zanim znajdę. Mój patron, święty Tomasz, często jest nazywany przez was niewiernym. Nie róbcie tego, błagam. Dobra? Możemy się umówić, że o świętym Tomaszu nie mówimy niewierny? To mam taką prośbę, ok? Od dzisiaj. Wiecie dlaczego? Bo Kościół go nazwał świętym, a nie niewiernym. Nie? No. Poza tym Tomasz ma najpiękniejsze wyznanie wiary względem Jezusa. Pan mój i Bóg mój. I on tego palucha nie wcisnął w końcu. Wiecie o tym? No. Czyli święty, a nie niewierny, tak? No, ja będę miał zasługi w niebie właśnie dzięki wstawiennictwu świętego Tomasza. Uwaga, słuchajcie, 15 rozdział Ewangelii świętego Łukasza. I moment powrotu, uwaga. Jezus w tej przypowieści mówi tak. W ogóle zanim to powiem, no, a to napięcie rośnie, nie? Już mógłby tak ksiądz powiedzieć w końcu. To bo też się zastanawiałem, wiecie, dlaczego Jezus w ogóle tę przypowieść mówi. Ona jest strasznie długa. Jak jest czytana Ewangelia, to człowiek stoi na tej mszy świętej. Dlaczego Jezus w ogóle tę przypowieść opowiada? Nieraz słyszeliście, już księża się wymądrzają w tak zwanej sztampie homiletycznej, że to jest przypowieść nie o synu marnotrawnym, tylko oczywiście o miłosiernym ojcu, nie? Bo rzeczywiście najważniejsze czynności dokonuje tutaj ojciec, nie syn. I Jezus opowiada tę przypowieść po to, aby pokazać prawdę przede wszystkim o Ojcu. O tych pięciu konkretnych czynnościach. Uwaga. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec. Wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Prawda o Twojej spowiedzi jest następująca. Od pierwszej myśli, od pierwszego natchnienia o spowiedzi Pan Bóg dostrzega Cię, gdy jesteś jeszcze daleko, być może umorusany w swoją grzeszność. Być może przychodzisz z takim doświadczeniem jak syn marnotrawny, dokładnie. Mając poczucie, że ten grzech jest wokół ciebie, że jakby no, przepraszam za wyrażenie, że cuchnę tym grzechem przed Panem Bogiem. Że nie jestem nawet, że jakby nie pasuję do tego całego kontekstu świętości, konfesjonału, Kościoła, Pana Boga. I przychodzę taki, a Pan Bóg od pierwszego momentu, od pierwszej myśli już cię dostrzega.
już jest poruszony tą Twoją walką. Zobaczcie, rzecz druga. Ojciec wzruszył się głęboko. Pan Bóg nie czeka na Ciebie z założonymi rękami. Albo na przykład popatrzy, daje przykazania, popatrzy tam na dole. Jak mu idzie? Pan Bóg jest maksymalnie poruszony, głęboko poruszony. Twoją walką o spowiedź, Twoim zmaganiem, tym, że raz odłożyłeś tę spowiedź o jeden dzień za długo i potem to było, jak się raz odłoży na jutro, to wiecie, zawsze potem jest jakieś jutro, nie? Pan Bóg jest poruszony Twoją walką, Twoim zmaganiem. Po trzecie, Pan Bóg nie jest w stanie, przepraszam za może to kolokwialne wyrażenie, nie jest w stanie usiedzieć na miejscu podczas Twojej walki. Ale wychodzi naprzeciw po to, żeby ten dystans, który stworzyłeś ze względu na swój grzech, który ja stworzyłem ze względu na moją słabość, zmniejszyć, żeby pomóc Ci w tym powrocie do Niego. On wybiega naprzeciw. Żebyś Ty sam nie musiał tego dystansu, który stworzyłeś, pokonywać z powrotem. On go skraca. I wreszcie w tym momencie spowiedzi Pan Bóg chce okazać swoją czułość. Chce pokazać, że jest Bogiem wrażliwym. I dlatego jest ten moment, o którym Jezus mówi, że to zobaczcie, nie Syn Ojcu, ale Ojciec Synowi rzucił się na szyję. Rozumiesz? W tym momencie spowiedzi Panu Bogu nie przeszkadza ta Twoja historia. Choćby była nie wiem jak cuchnąca. On chce mieć Ciebie blisko, bo nie ta historia się liczy. Liczy się ten moment powrotu. I Pan Bóg w konfesjonale, w sakramencie spowiedzi chce być Bogiem czułym. Rzucającym Tobie się na szyję. I wreszcie to jest moment niesamowity, kiedy Ojciec całuje swojego Syna, bo jest stęskniony. Jest maksymalnie poruszony, nie jest w stanie powstrzymać tego gestu. Całuje swoje dziecko, które wróciło. Jeżeli spowiedź tak wygląda, nie wiem, czy jest to w ogóle możliwe, ale za takimi spotkaniami po prostu się tęskni. Nie wiem, czy tęskniłeś kiedyś za spowiedzią. Tak, za spowiedzią. Ale za takim doświadczeniem Pana Boga ja tęsknię cały czas. Jeżeli Jezus opowiada taką przypowieść, mówi, że prawda o Bogu jest właśnie taka, to ja takiego Boga chcę doświadczać non-stop. I zobaczcie, to jest niesamowite, że my możemy mieć w sobie ciągłe pragnienie doświadczenia Pana Boga. I że nie nasycisz się tym do takiego stopnia, że tobie się to znudzi. Po prostu będziesz chcieć więcej i więcej. I Pan Bóg będzie ci dawał to doświadczenie coraz mocniejsze. I teraz każda spowiedź, uwaga, to też jest ważne. Dla wszystkich, którzy spotkali się ze spowiedziami, które się wydaje, że jak ksiądz, no, to nie była spowiedź porywająca, nie? Ksiądz mnie wystukał i już, bo rekolekcje były, 40 osób w kolejce stoi, prawda, i ksiądz mnie wystukał i już, poszedłem. Albo jeżeli ktoś doświadczył, co jest bardzo trudne, na spowiedzi jakiegoś zranienia. O tym może za chwilę. Każda spowiedź od strony Pana Boga tak wygląda. Bo w każdej spowiedzi jest ten element okazania czułości i wrażliwości. I Pan Bóg jest w stanie się posłużyć, słuchajcie, księdzem, który jest trudny w tej posłudze. Pamiętam kiedyś, jak pewien kapłan spowiadał mnie, jak jeszcze byłem, znaczy no jak byłem jeszcze przed seminarium, i chodziłem do niego z taką nadzieją, że
że pomoże mi w pewnej sytuacji. I słuchajcie, on za każdym razem mówi mi to samo. Tych spowiedzi było, nie wiem, z 5, może z 6. Raz, dobra, usłyszałem. Drugi, to samo. Ta sama pokuta, ta sama nauka. No prawie ta sama, wiadomo to. Mogę się różnić paroma słowami. Trzeci raz, to samo. Już chodziłem wkurzony, nie? No bo ileż można? Czwarty raz, to samo. Kolejny raz, to samo. I w końcu poszedłem do innego księdza i mówię, proszę księdza, jak to jest w ogóle? Ciągle mi mówi to samo, no ileż można? I ksiądz wtedy zapytał, a zrealizowałeś? No nie, nie tchnąłem. Czy trzeba po prostu uwierzyć, że w tym sakramencie Pan Bóg działa i działa w sposób niesamowity. To jest piękny moment, wiecie? Że naprawdę nie pamiętam, czy ja to jest myśl, że jakby Pan Bóg jest też wielki w spowiedzi, ale że w żadnym momencie swojego życia człowiek, ten właśnie słaby i cuchnący, nie jest tak wielki, jak wtedy, kiedy klęka do kraty konfesjonału. Bo jest wielki nie swoją mocą, nie tym, co się napompował sam, nie, że o, to mi się udało, tu jestem świetny, tu mnie wszyscy lubią. Tylko jest wielki obecnością Pana Boga i tym doświadczeniem Jego czułości, tym spotkaniem, co jest coś genialnego. Chciałbym, żebyście się modlili o takie pragnienie serducha, żeby tęsknić za spowiedzią. Pomimo tych wszystkich trudności, pomimo tego zmagania, pomimo tego, że jest trudno, tego wam nie będę tłumaczył, bo wy to wiecie. Każdy z nas to wie. Kto walczył chociaż raz o spowiedź, kto miał choćby raz problem czy trudność ze spowiedzią. Ale Pan Bóg za to był tęskni. I tęskni za takimi spotkaniami. To jest rzecz niesamowita. I jeżeli mówimy o tym, że Pan Bóg jest miłosierny, to znaczy, że Pan Bóg jest stęskniony Ciebie. I że najbardziej chce objawić swoją miłość właśnie w takich momentach, właśnie w przebaczaniu. Nie? To jest to. To są fajne momenty, nie? Nie? Czy już wszyscy śpią? Nie. To też ciekawe, jest taki odruch, wiecie co, bo mogę wam powiedzieć, jak to wygląda z tej strony? Jest tak, że tak co dwie minuty, jak tak patrzę na tą stronę i na tą, tam zwłaszcza, tu też oczywiście, ale tak bardziej tam z tyłu, to tak bardziej widać, bo jest tak, jesteście tak fajnie pod rząd, nie? Tak, jedna główka na dół, druga główka na dół, trzecia główka na dół. Nie wiem, czy to was przygnębia, ale mam nadzieję, że nie. Że perspektywa takiego spotkania z Panem Bogiem to daje taką tęsknotę i pragnienie. O, teraz się wszystkie główki podniosły znowu. Ciekawe. Mhm. Doświadczenie nawet takiej spowiedzi nawet tak pięknej może niewiele zmienić. Wiecie dlaczego? Jesteśmy strasznie uparci. I nie w tym, że wracamy do naszych grzechów. Bo to jest jakby jedna przestrzeń. Mamy takie grzechy, które nam się powtarzają ze spowiedzi na spowiedź. Przez miesiące, przez lata. Pamiętajcie też o jednej jeszcze rzeczy, że zwycięstwo, które się dokonuje w spowiedzi i działanie Pana Boga jest pełne. Tam nie ma żadnego braku w tym działaniu Pana Boga. Nie ma żadnego jakiegoś niedopowiedzenia czy niedodziałania Pana Boga. Jeżeli Pan Bóg przebacza i uwalnia, to uwalnia w sposób pełny. To znaczy, że odchodzisz od konfesjonału zawsze jako człowiek wolny. Wolny. I doświadczasz wolności. Nawet jeśli gdzieś tam
Ten grzech jest, już po raz enty się pojawia, nie? Chciałbym was zachęcić do pewnej rzeczy. I to jest rzecz trudna. Ale jeżeli wiara ma być prawdziwa w takim znaczeniu, że nie jest wyuczona przez historię z rodzicami, że rodzic... Wiecie co? Nie mogę już tutaj stać, muszę pójść sobie gdzieś, dobra? A, odkręcić śrubę. Dobra, czekajcie, odkręcam śrubę. O, że rodzic... tak jest fajnie, słuchajcie, naprawdę. Że rodzic, mamusia i tatuś za rączkę brał cię, prawda? Chodź, idziemy do kościoła. Wyszykowany jesteś, koszula jest tego, wyszykowana, idziemy do kościoła. I tak może być, że my dzisiaj, chociaż idziemy sami do kościoła, albo za rączkę z kimś innym, bo to chłopak, dziewczyna, wiadomo, nie? Kaśka i Krzysiek. Trafiłem? Nie? A blisko było, dobra. To może być tak, że my ciągle chodzimy za rękę z kimś, to znaczy, że ktoś nas przyprowadza i to jest wiara czyjaś. Jestem przekonany i tutaj myślę, że się wszyscy, no mam nadzieję, że się zgodzicie, jak nie, to krzyczcie najwyżej, że człowiek młody potrzebuje w swoim życiu jednego momentu, w którym skończy się prowadzenie do kościoła, znaczy skończy się wiara, która jest wynikiem przyzwyczajenia. Albo wynikiem tego, że po prostu tak trzeba. Albo bo wszyscy tak robią. Albo co na wsi powiedzą. Albo, nie wiem, warto pójść, bo pani Krysia będzie miała nowy płaszcz, nie? Albo na przykład ksiądz proboszcz, nie wiem, lustruje, prawda? Gdzieś tam i wiadomo, że jak ktoś jest zaangażowany, morda znana, no to będzie wiedział, że mnie nie ma. Znaczy, chodzi o taki moment, słuchajcie, w którym Pan Bóg stanie się twoim bardzo świadomym wyborem. I obecność twoja, na przykład na takim czuwaniu nocnym, albo twoja obecność na Eucharystii, albo twoja modlitwa i wreszcie twoja spowiedź będzie wynikiem tego, że ty Pana Boga chcesz w swoim życiu i podejmujesz tę decyzję świadomie. Słuchajcie, każda modlitwa prawdziwa, realna, to jest taki moment, kiedy człowiek klęka i bez względu na historię, którą przyniósł na swoich plecach. To jest moment, kiedy mówimy, Panie Boże, ja Ciebie chcę w moim życiu. I ja chcę Ciebie doświadczać. Chcę, żebyś był obecny. I o to, o co chciałbym was prosić, żebyście zawalczyli o to, to jest historia taka, żeby bazując na takim pragnieniu spotkania z Panem, który jest Bogiem czułym, przebaczającym, kochającym, który ukochał ciebie jako grzesznika, to znaczy ukochał cię w momencie, kiedy robisz największe świństwo swojego życia. Pan Bóg cię wtedy kocha, nie zmienia swojej miłości. Nie chce, żebyś to robił. On ma świadomość tego, jakie skutki to będzie przynosiło w tobie, jak bardzo cię to będzie raniło. Ale on dalej cię kocha i nic tej miłości nie zmieni. O tym jest ta przypowieść. Żeby bazując na takim pragnieniu Pana Boga przyjąć za normę, czyli za stan oczywisty, jak mawia klasyk, za oczywistą oczywistość, stan łaski uświęcającej. A grzech, nawet jeżeli masz grzech, który ci się powtarza przez miesiące czy lata, grzech jest momentem wtedy słabości. Chwilą, kiedy ja po prostu z własnej durnoty, głupoty, z błędu, z tego, że się potknąłem na drodze, z tego, że coś wyniknęło złego w moim życiu, ale jest momentem, na który ja reaguję od razu, wracam. A zobaczcie, jak my łatwo akceptujemy grzech w naszym życiu. I to jest wtedy, słuchajcie, śmierć duchowa. Czy naprawdę myślicie, że celem działania złego ducha względem każdego z nas jest to, żebyś ty czy ja popełnił jeden grzech? To nie jest jego cel.
Uwierzcie mi, że on się tym nie nasyci. Zły duch tym się nie nasyci. Jemu to nie wystarczy. Jego celem jest twoja śmierć duchowa. To znaczy to, żebyś ty zaakceptowała stan grzechu. I że to po prostu jest już norma. Słuchajcie, jak to się objawia w naszym myśleniu? A, już taki jestem. No może lepiej by było inaczej, ale po prostu już taki jestem. No już nic się nie zmieni, to po prostu już nie ma szans po prostu. Już tyle próbowałem, nie, w ogóle nie ma sensu. Zobaczcie, jaka jest katecheza złego. Wtedy, kiedy my staramy się grzechu nie popełnić i po prostu bach, człowiek upadnie. W ten grzech, którego właśnie robił się, wszystko robił, żeby tego grzechu nie było i padł. Co wtedy, słuchajcie, jaką katechezę podpowiada zły? On wtedy będzie sączył mniej więcej taką naukę. Znowu ci się nie udało. Znowu jesteś do bani. Zobacz, to nie ma najmniejszego sensu. Twoja walka jest bezskuteczna. Już teraz to wszystko jedno. Jak już padłeś w ten grzech, to już wszystko jedno. I zobaczcie, skutek jest taki, że... wyobraźmy sobie historię, dobra? Sytuacja zawsze jest pomocna. Jest fajna impreza. No nie wiem. Bal gimnazjalny. Studniówka. Nie? Wiadomo. Tipsy wyszykowane już, prawda? 3 dni wcześniej. Tak się to mówi? Czy ja coś źle powiedziałem? No nie wiem, nigdy nie nosiłem, tak? Skąd mam wiedzieć, nie? Fryzura to tam zamówiona u fryzjera za 500 zł, prawda? Czy tam ile tam? Suknia tam, prawda? Taka ładna, biała. Prawie jak do ślubu. Nie? I wyobraź sobie, że albo panowie też, żeby się poczuli, nie? Gajer, mucha, bo teraz modne są, nie? Tam, różnie tam. I idziesz sobie tak pięknie wystrojony na tą najważniejszą imprezę, po prostu do której szykowałeś się tyle tygodni i miesięcy. I nagle przed samym budynkiem, gdzie jest impreza, człowiek się potknął i patrz, taką kałużę błota, nie? No i umorusany, cały od stóp do głów, tu, prawda? We fryzurze te błoto, wszędzie, prawda? Prawie tam żaby kumkają w tym wszystkim. I teraz spróbujmy to przenieść na sytuację duchową, dobrze? Sytuację wiary. To wyobraź sobie, że kiedy idziesz wystrojony najpiękniej, w łaskę uświęcającą, najpiękniej wystrojony. I potykasz się i zamiast... Co jest naszym odruchem, kiedy się coś takiego by wydarzyło? No człowiek staje gdzieś... muszę pójść się przebrać jeszcze raz, nie? Spóźnię się, wszystko jedno, ale jeszcze raz muszę się ubrać, nie? No może nie będzie to już tam, nie wiem, ta fryzura, prawda, skokiem, będzie rozpuszczone włosy, ale też będą piękne. Ale naturalnym naszym odruchem, jak padniemy w kałużę błota, no nie wiem, czy ktoś z was kiedy wpadł w kałużę błota. To jest inny szczegół. O, niektórym się to zdarzyło. 3 dziewczyny, no to. Kiedyś, a to naraz wpadłyście, tak? We 3? Są takie czynności, na marginesie mówiąc, których... A to się nagrywa, tak? A to może wykasują. Bo to na żywo nie leci, nie? No dobra. Leci. A w sieci, fajnie. Ale z tym linkiem to był żart, Piotrek. No jeśli arcybiskup to słów, dobra. Ja się zawsze dziwiłem, wiecie co, jako prawdziwy facet dziwiłem się zawsze kobietom, które do pewnych miejsc zawsze chodzą parami. Po co? Ja naprawdę nie wiem. Znaczy, ja nie wiem, czy któryś z facetów to rozumie. No myślę, że... Czy któryś z panów obecnie tutaj rozumie, dlaczego one chodzą tam razem we 2 albo we 3 na przykład? Ciekawe w czym. Adrian mówi, żeby sobie pomóc. No dobra, nieważne.
Ale rozumiem, że tutaj było takie doświadczenie też wspólnoty kobiecej i w to kałuże błota razem, tak? No bo nie ma co samotnie w błocie leżeć, prawda? Oczywiście. Naturalnym naszym odruchem jest, jak coś tam tego nie pasi, nie? No to tego i się chcemy na nowo być czyści. A wtedy, kiedy akceptujesz grzech, to jest taki moment, kiedy ty po prostu w tym błocie się taplasz jeszcze, nie? No śmierdzi tu niesamowicie, syf jest totalny, ale się potaplam w tym, jeszcze fajnie będzie. Słuchajcie, naturalnym odruchem duchowym to jest odruch taki, w którym ja po prostu, jak czuję, że padłem w bagno, no to po prostu chcę z tego wyjść. To tak, jakby mnie trochę prąd poraził, nie? Cyk. I po prostu wychodzę stamtąd, nie? Więc chciałbym was zachęcić do stanu łaski uświęcającej, do stanu wolności. Czyli do takiego myślenia, w którym grzech, jeżeli już się pojawia, nie chce go, to się pojawia tylko jako moment słabości. Oczywiście to znaczy, że trzeba walczyć o spowiedź. Ale powiem wam szczerze, że od strony spowiednika, kiedy ja spowiadam i, nie wiem, są rekolekcje, spowiadam 6 godzinę, jestem zmęczony, to spowiedzi są piękne. To spowiedzi są piękne, bo jeżeli człowiek świadomie przeżywa spowiedź i nie jest ona tylko odfajkowaniem Pana Boga przed świętami, albo nie wiem, bo chrzest w rodzinie, czy cokolwiek innego, czy weselicho, to takie spowiedzi są piękne, bo to one wynikają właśnie z takiego pragnienia, które my w sercu nosimy. Panie Boże, ja Ciebie chcę w moim życiu. Bez względu na wszystko, bez względu na historię dnia wczorajszego, bez względu na ostatni miesiąc, rok, ja Ciebie chcę w moim życiu. Pamiętam pierwszą spowiedź jako księdza. Świeżo wyświęcony, tu oleje jeszcze, wiecie, pachnął na dłoniach. Jeszcze nie miałem swojej parafii. Wróciłem do parafii rodzinnej. Proboszczowi się pokazać. Prawda? Super. Wychował ksiądz tu pięknego kapłana. Prawda? Jest fajnie. I ksiądz proboszcz mówi tak. No dobrze, proszę księdza, no to tam jest konfesjonał. Bardzo proszę. Aha. Uwierzcie mi, że ja bałem się tej spowiedzi dużo bardziej niż ta osoba, która czekała w kolejce. 10-krotnie bardziej, 100-krotnie bardziej. Wiecie, jakie myśli są wtedy? Księża o tym nie mówią. Ja wam powiem, co mi tam szkodzi. Nie? Niech idzie weter. Jest ludzkie myślenie takie. Moje było. Myślę, że księża by to potwierdzili. Co ja mogę o sobie takiej powiedzieć? Jaką ja radę znajdę? Jak święcenia przyjmowałem, to miałem lat. Czyli byłem młody. I przyjdzie mi, nie wiem, osoba, która na przykład jest w wieku mojej mamy. I będzie do mnie mówić ojcze. Pokornie klęknie, wyzna swoje grzechy. I co ja mogę się wymądrać tam? No niby po studiach, ale no przecież młodziak, nie? I tę spowiedź, to jest jedna z niewielu spowiedzi, które pamiętam. Oprócz tych, które gdzieś tam są osoby, które prowadzę w konfesjonale dłużej. Pamiętam, jaka to była osoba, pamiętam, no nie wszystko, co mówiła oczywiście, ale pamiętam moje odczucie. Z każdym grzechem ja byłem tam coraz mniejszy. Myślę, nie wiem, co ja powiem. Nie dam rady. Wiecie, co się okazało pięknego? Że to Jezus dał radę. Ja przy pierwszej spowiedzi nauczyłem się, że naprawdę ja nie muszę być silny w konfesjonale. Ja tam nie muszę pójść z jakąś mądrością, z teologią wystukaną i wyuczoną na pamięć. Tylko z tym zrozumieniem, że człowiek przychodzi z pragnieniem Pana Boga, takiego spotkania.
Nie? I to jest właśnie miłosierdzie. I teraz chciałbym przejść jeszcze do jednego zagadnienia miłosierdzia, które jest niesamowicie ważne. Zachwycić się Panem Bogiem i Jego przebaczeniem. To jest rzecz piękna, super. Ja się Panem Bogiem zachwycam w moich spowiedziach, bo wiem, że ja tam przychodzę i nie zasługuję na nic. Klękam do konfesjonału i wiem, że nie zasługuję na nic, bo nie przychodzę z historią, w której ja się mogę pochwalić. Puste ręce przynoszę. Jest taka piosenka, nie? Puste ręce przynoszę. Znacie? No, fajnie. Nic nie mam do zaoferowania Panu Bogu. I dobra nowina ze spowiedzi jest taka, czy o spowiedzi jest taka, że Pan Bóg na tą moją niemoc, na moje puste ręce, na moją historię tak pogmatwaną, tak trudną, zawsze reaguje tak samo. Zawsze reaguje nie tylko przyjęciem, zaakceptowaniem mnie, ale zawsze okazuje czułość. I teraz jest taka modlitwa piękna, którą znacie. To jest modlitwa Ojcze Nasz. Nie no, znacie. I to jest przepiękna modlitwa, nie? Przepiękna. To jest modlitwa siedmiu próśb. I to są przepiękne prośby. Pan Jezus dał nam ją jako taki wzór modlitwy, nie? Dlatego zobaczcie, przeważnie jak rozpoczynamy pacierz, różaniec, to tam na początku Ojcze Nasz, we mszy świętej Ojcze Nasz. Tam Ojcze Nasz wszędzie jest, nie? I to są przepiękne modlitwy, ale jest jedna modlitwa właśnie w kontekście miłosierdzia, która może być, nie wiem, czy tak można powiedzieć teologicznie, to może jest, ale chcę to powiedzieć, bo innego słowa nie znajduję, niebezpieczna duchowo. Niebezpieczna duchowo, w kontekście miłosierdzia. Kiedy my odchodzimy od konfesjonału, czyściutcy, tak wiecie, metr nad ziemią się idzie wtedy, nie? Jak świeży taki. W ogóle to tak na marginesie. Wiecie, że dobra, znaczy my powinniśmy od konfesjonału zawsze odchodzić z bananem na ustach. Czasami nie rozumiem, jak ktoś odchodzi z łzami. Zdarza mi się tak, że nie wiem, kogoś spowiadam, nie jestem harlekinem, nie wyciskam łez, nie? Więc nie staram się przynajmniej. I jestem w stanie zrozumieć, że jak ktoś do konfesjonału przyjdzie zapłakany, bo przychodzi z historią trudną. Ale po doświadczeniu takiej obecności Pana Boga, no to już jest tylko radość. Bo to, co mogło być powodem łez, to już zostało odkupione. Twój grzech został już odkupiony. Można przyjść, to przyjąć. Dać Panu Bogu tę przestrzeń. Ta prośba w Ojcze Nasz, która może być niebezpieczna duchowo, to jest prośba o przebaczenie. Kiedy my bardzo świadomie, oby świadomie, mówimy tak. Przebacz nam nasze grzechy, winy, nasze słabości, w taki sposób, dokładnie w taki sposób, w jaki i my przebaczamy. Tym, którzy są naszymi winowajcami, wrogami, tym, którzy nas krzywdzą totalnie, którzy nie chcą mojego dobra, którzy chcą mnie zaatakować, którzy chcą zrobić wszystko, abym ja się nie czuł dobrze. Nie wiem, czy macie takich ludzi w ogóle w swoim życiu, którzy was w jakimkolwiek sposób atakują. Wiecie, my często mówimy tak sobie, coś tam, ktoś jest moim wrogiem, albo wiecie, wróg to jest ktoś, kto chce twojej śmierci. Myślę, że większość z nas nie ma takich ludzi w swojej sytuacji. Oby nikt nie miał takich ludzi. Ale słuchajcie, są relacje i zwłaszcza one są obecne w tych relacjach dla nas najtrudniejszych, to znaczy takich, których my sobie nie wybieraliśmy. Są takie sytuacje, gdzie człowiek przez lata może nosić
pewną żółć w serduchu, brak przebaczenia, zranienia, które ciągle są obecne właśnie w tych relacjach z ludźmi, którzy powinni być blisko. Psiapsiółkę to sobie można wybrać. Fumfla też można sobie wybrać, nie? I my tak robimy, że psiapsiółki i fumflów to my sobie dobieramy na takiej zasadzie, że jest nam z nimi dobrze po prostu. Dobrze się czuję przy tej osobie. Mogę tej osobie zawierzyć, dać zaufania sporo, nie? Mogę na tej osobie polegać. Jest fajnie, radośnie. Ja cieszę się obecnością tej osoby. Wybieramy ludzi do takich ról. I no, tak jest. Ale w sytuacjach rodzinnych to myśmy tych relacji nie wybierali. No po prostu dostaliśmy to w pakiecie i koniec, nie? I wiecie, dlatego te relacje są niesamowicie istotne. Bo skoro ty tego nie wybierałeś, skoro nie ty wybierałaś tych ludzi, to znaczy, że tych ludzi wybrał dla ciebie Pan Bóg. Nawet jeżeli te relacje są wyjątkowo trudne. Nawet jeżeli gdzieś sądzisz, że tam są pewne niezrozumienia, braku otwartości, a może z obu stron. A jeżeli Pan Bóg te relacje wybrał, znaczy, że postawił je jako pewne zadanie do spełnienia. I nie chciałbym dzisiaj mówić o miłosierdziu ludzkim w takim znaczeniu, że prawda, mamy potrzebujących znaleźć. Bo to jest oczywiste, mam nadzieję, że jest oczywiste. Że mamy pewną wrażliwość serducha na człowieka obok, który jest w potrzebie. Ale chciałbym wam jakby taką szpilę włożyć w postaci takiego pytania, na ile my jesteśmy miłosierni wobec naszych najbliższych albo tych, którzy powinni być bliscy, czy tam najbliżsi. Z mojego doświadczenia z takiej pracy z ludźmi młodymi i też z własnego wynika jedna zasada, że my najmniej miłosierdzia mamy właśnie dla tych, którzy są tuż obok, których nie wybieraliśmy. Że jesteśmy bardzo wiele w stanie przebaczyć psiapsiółce czy fumflowi. A bardzo miłosierdzia brakuje wobec rodziców rodzeństwa. Zranienia w tych relacjach są zranieniami, które my nosimy przez bardzo wiele lat. I jeżeli mamy takie historie, to wybaczenie, czy przepracowanie tego w sobie i wybaczenie jest niesamowicie trudne. Miłosierdzie jest trudne w takich relacjach, jeżeli doświadczyliśmy zranienia. I chciałbym powiedzieć o takich dwóch przestrzeniach miłosierdzia w relacjach ludzkich, które wydają mi się najbardziej ważne. One nie wyczerpują oczywiście wszystkiego, ale tylko chcę na nie zwrócić uwagę. Po pierwsze, być człowiekiem miłosierdzia to przede wszystkim dać czas. Mój własny czas, który mógłbym wykorzystać zupełnie na co innego. Znaczy odejść na chwilę od Fejsa i ten czas dać drugiemu człowiekowi. Słuchajcie, dać czas człowiekowi, który cię zranił, jest rzeczą niezwykle trudną. Bo dać czas psiapsiółce jest prosto. Być dobrym dla tego, który jest dobry dla mnie, słuchajcie, to w miarę jest proste. Przynajmniej powinno być. Ale dać serce temu, kto mnie atakuje, no to jest po prostu głupota, brak w tym logiki. Ale ostatecznie ten czas, który dajemy, on będzie owocował. Nawet jeżeli jeżeli będziesz w stanie dać tylko czas i swoją cierpliwość. Jeżeli macie osobę, wobec której nie potraficie przebaczyć, nie potraficie dać miłosierdzia,
i nosicie w sobie, w serduchu żółć, to znaczy to, że jak tylko myślisz o tej osobie, to po prostu piącha sama się zaciska i nie potrafisz dobrze myśleć o tej osobie. To jest jeden taki papierek lakmusowy, wiecie? Na ile ja jestem w stanie to przełamać. Spróbujcie, co nie jest łatwe, ale próbujcie, wytrwale próbujcie za taką osobę się modlić, ale nie w takim znaczeniu, że Panie Boże, spuść jakiś piorun z jasnego nieba, bo ja już nie wytrzymam. Nie w takim kluczu, Panie Boże, zmień go, bo ja już po prostu nie daję rady. Ale jeżeli będziesz w stanie modlić się za tę osobę, Panie Boże, błogosław jej, daj oczuć swoją bliskość. Bądź tym, który jest Bogiem miłosiernym wobec tej osoby. Czyli pomodlisz się w sposób czysty za tę osobę. Wtedy twoje serce jest wolne. Nawet jeżeli pamiętasz wszystko to, co się wydarzyło, nawet jeżeli ciągle cierpisz i czujesz ból z tego powodu, to twoje serce będzie zdolne do przebaczenia. Przebaczenia, które jest decyzją. Czasami jest też decyzją, która jest procesem, to jest oczywiste. Ale spróbuj się za taką osobę modlić w sposób czysty. A jeżeli nie jesteś jeszcze w stanie, to módl się, żeby Pan Bóg ci dał taką łaskę. Przemiany twojego serca. Żebyś w tej modlitwie chciał dobra dla tej osoby. I to jest właśnie drugi aspekt miłosierdzia między ludźmi. To jest przebaczenie. Przebaczenie tego, co ktoś naprawdę nam zrobił bardzo złego. Gdzieś tam przed laty, a może całkiem niedawno. Czas i przebaczenie. O to też zawalczcie. Dobrze, tyle tytułem wstępu. To bardzo śmieszne. Czekajcie, bo tu miałem kwity jakieś, nie? A. Psalm będzie jeszcze jeden, dobra? Na koniec. Wstępu. O, tu mam zaznaczony. Rozpoczęliśmy tę konferencję i to gadanie księdza od takiego stwierdzenia, że potrzebujemy doświadczenia Pana Boga. Pamiętacie, czy już nie? Wow, super. Że chodzi nam o, że potrzebujemy takiego doświadczenia Pana Boga, żywego, prawdziwego, w moim życiu. Chciałbym się z wami na koniec pomodlić pewnym tekstem, który na pewnym etapie był dla mnie bardzo pomocny. Czajcie, że księża czasami chodzą z taką czarną tą książką. Czyli z brewiarzem, nie? I często modlą się, prawda, tam w konfesjonale, gdzieś tam jeszcze indziej, w samochodzie, zamiast prowadzić. I to jest modlitwa, słuchajcie, którą daje Kościół. Modlitwa uświęcenia czasu, liturgia godzin. I tam, słuchajcie, jest masę psalmów. To jest księga ze Starego Testamentu, która jest piękna dlatego, że ona jest spisaną modlitwą ludzi w różnym położeniu. Którzy byli, nie wiem, doświadczyli jakiegoś trudu i się modlili. Doświadczyli radochy wielkiej i się modlili. Przychodzili z doświadczeniem prawdziwym, realnym, swoim, do Pana Boga. I ta modlitwa została spisana. Ktoś kiedyś powiedział, że w Księdze Psalmów jest jakby każda możliwa sytuacja życiowa jakby rozpisana właśnie w modlitwę. I pewnie sporo jest w tym racji. Chciałbym, żebyśmy się na koniec pomodlili słowami Psalmu 42. Może być? No dobra, to budźcie sąsiadów i stajemy.
Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać. Zbawienie mego oblicza i mojego Boga, a we mnie samym dusza jest zgnębiona. Przeto wspominam Cię z ziemi Jordanu i z ziemi Hermonu i z góry Misar. Czemu chodzę smutny, gnębiony przez wroga? Kości we mnie się kruszą, gdy lżą mnie przeciwnicy, gdy cały dzień mówią do mnie: gdzie jest Twój Bóg? Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo? I czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać. Zbawienie mego oblicza i mojego Boga. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ta na pobudkę. Wszystkie brawa dla Jezusa.